Rozmowa dnia, Anna Rcińska, witam Państwa. O swojej pracy mówią, że to służba. Ratują ofiary wypadków, gaszą pożary, przeciwdziałają różnym zagrożeniom, ale prowadzą też akcje edukacyjne. Dziś pracują i też świętują. O zadaniach stojących przed Strażą Pożarną w Dniu Strażaka rozmawiać będę ze starszym brygadierem Jackiem Kaczmarkiem, kujawsko-pomorskim komendantem PSP w Toruniu. Witam serdecznie Pana, Panie Komendancie. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Ważna służba, ważne święto, tylko troszeczkę mniej oficjalne, w cieniu pandemii. No niestety, Pani Redaktor, ubolewamy nad tym, że nie możemy świętować, jak to było choćby 2 lata temu w katedrze toruńskiej. Było ponad 60 pocztów sztandarowych, ponad 200 strażaków. Mogliśmy wtedy hucznie i bardziej obchodzić to święto. No dzisiaj z wiadomych względów no, musimy się ograniczyć do tych przepisów, które nas zobowiązują odnośnie tak imprezy masowej czy całego zgromadzenia. Czyli w dzisiejszym święcie. Miejmy nadzieję, że na świętowanie takie huczne, żeby również i mieszkańcy regionu byli przy swojej służbie, przy strażakach, na to jeszcze przyjdzie czas. Porozmawiajmy o samej pracy Straży Pożarnej. Coraz więcej jest tej pracy, Panie Komendancie. Jak to się stało, że w dobie pandemii, jeżeli porównamy dane statystyczne 2019-2020, to praktycznie no, wszystkich zagrożeń, liczby różnych zagrożeń rosną? No tak, słusznie Pani redaktor zauważyła, że co roku w zasadzie rosną tak zwane miejscowe zagrożenia. Miejscowe zagrożenia choćby w tym roku jest wzrost spowodowany udziałem strażaków w likwidacji skutków epidemii. Strażacy są zaangażowani w działania, choćby takie zwiększona liczba interwencji tak zwanych izolowanych działań medycznych. Tam, gdzie nie można wysłać karetki z pewnych względów, czy tej karetki nie ma, tam wysyłamy zastępy Straży Pożarnej. I to jest wzrost ilości wyjazdów, między innymi do tych miejscowych zagrożeń działań medycznych, jest o ponad 100%. Dodatkowo to strażacy w okresie pandemii zajmują się takimi rzeczami jak dowóz osób do szczepień. Tak? To też jest wzrost ilości miejscowych zagrożeń. To jest też banki tlenu. Mamy takie 2 magazyny tlenowe w naszym województwie. Jeden znajduje się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Łubiance, drugi w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej na ulicy Olsztyńskiej. I tam strażacy w razie potrzeby, wynikają tu z braku tlenu na przykład w szpitalu czy w pogotowiu, strażacy bardzo szybko są w stanie dostarczyć odpowiednią ilość tlenu do tych placówek służby zdrowia. I to są te zdarzenia, które powodują, że na całości miejscowych zagrożeń one co roku wzrastają, choćby przez te niestandardowe działania, które kiedyś nie mieliśmy w zasadzie do czynienia, a teraz wykonujemy. A tych niestandardowych działań w dobie pandemii, w tym roku pandemii było bardzo dużo. Czy one zaskoczyły Straż Pożarną? Czy potrzebna była tutaj chwila, żeby zacząć działać, czy nie? Pani redaktor, nasz system, krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest tak skonstruowany, że no nie zaskakuje. Mamy do tego siły i środki, odpowiednie magazyny, bazy sprzętowe i potencjał ludzki i wyszkolonych ratowników, żeby przeciwdziałać różnym skutkom zdarzeń, które dotychczas nie mieliśmy na co dzień do czynienia. Ale te zdarzenia z zakresu epidemiologii czy z zakresu chemii, to zawsze się zdarzały, może nie w takim zakresie, jak to było dotychczas. Mieliśmy na pewno przygotowane odpowiednie bazy, tak, odpowiednie zaplecze i to nam troszkę ułatwia działanie w zakresie COVID-a. Jeżeli chodzi o działania straży, to dzisiaj możemy znaleźć podsumowania, statystyki. 1600 osób, funkcjonariuszy pracuje w Państwowej Straży Pożarnej. 30 jednostek jest na terenie regionu. 4 komendy miejskie, 15 komend powiatowych. 847 jednostek funkcjonujących na terenach wiejskich. Bardzo dużo osób pracuje. Jak Pan chciałby, Panie Komendancie, jakie liczby powinny się zmienić? Które powinny się zmienić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Straży Pożarnej? No, dążymy do tego, aby strażaków zawodowych
Tych, którzy pracują bezpośrednio w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, czyli ratowników, którzy na co dzień wyjeżdżają do zdarzeń, było jeszcze więcej. Jednak widzimy ten potencjał nasz sprzętowy, socjalny, że możemy tutaj zwiększyć ilość i co za tym idzie, zwiększyć efektywność naszych działań poprzez zwiększoną kadrę ratowników, którzy będą wyjeżdżali w tych pierwszych rzutach, tak? Mamy do tego przecież jeszcze kilka grup specjalistycznych, tak? Grupy ratownictwa wodnego, grupa wysokościowa, chemiczna, ekologiczna, grupa techniczna i tam potrzebny jest już wykwalifikowany potencjał ludzki, który jest w każdej chwili gotowy do użycia. A jeżeli chodzi o plany związane z najbliższymi być może latami, czy będą inwestycje, czy będzie inwestycja w sprzęt, czy będzie więcej ludzi? Jak pan to widzi, panie komendancie? Oczywiście. No, rok ubiegły rok był o tyle rokiem szczęśliwym, że do naszego województwa, do Państwowej Straży Pożarnej trafiło dodatkowo 20 milionów, co pozwoliło na to, abyśmy zmodernizowali swoje komendy, zwiększyli swoje tabory sprzętowe. Między innymi wybudowali tak piękną komendę, jaką jest Komenda Powiatowa w Świeciu. Budujemy obecnie bazę sprzętu specjalistycznego w Szubinie. I wiele, wiele inwestycji, takich jak inwestycje w fotowoltaikę, która obniża nam koszty funkcjonowania. I dodatkowo jeszcze samochody specjalistyczne typu drabiny, które są bardzo kosztowne, samochody pożarnicze, no, różny sprzęt specjalistyczny, który wzmacnia nasz potencjał. Czyli jak najbardziej nowoczesna formacja, tak można podsumować działania straży, ale dziś też mówi się bardzo dużo o ochotniczych strażach pożarnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje propozycję uregulowania pozycji prawnej ochotniczej straży pożarnej, dodatek dla druhów z 25-letnim stażem, wzmocnienie ochrony prawnej strażaków ochotników. Czy to w dobrym kierunku rozwiązania? Pani redaktor, muszę tu się pochwalić. Sam jestem strażakiem ochotnikiem. Od wielu, wielu lat należę do jednostki OSP Kruszwica, która ma od kilkunastu lat najwięcej ilość wyjazdów do zdarzeń. I powiem pani tak, Państwowa Straż Pożarna posiada ustawę o Państwowej Straży Pożarnej. I należałoby w końcu wprowadzić taki akt prawny, który by regulował wszystkie rozrzucone przepisy odnośnie Ochotniczej Straży Pożarnej. Te przepisy możemy poszukać w różnych rozporządzeniach, ustawach, ustawie ministra zdrowia odnośnie badań lekarskich, prawo ruchu drogowe, gdzie mówi się też o kwalifikacjach kierowców OSP i wiele, wiele jeszcze takich aktów prawnych, które są rozstrzelone po różnych ustawach, rozporządzeniach. I ja osobiście życzyłbym sobie, aby weszła w życie ustawa Ochotniczej Straży Pożarnej, co też będzie dawała możliwości rekompensaty strażakom za ich wieloletnią działalność w strukturach OSP. Bo najczęściej współdziałacie, współpracujecie razem, prawda, jeżeli dochodzi do zagrożeń. No tutaj jesteśmy skazani na siebie. My na strażaków ochotników i strażacy ochotnicy na nas, bo my mamy ten potencjał, gdzie możemy szkolić strażaków, mamy specjalistyczny sprzęt i mamy specjalistyczne bazy, które pozwalają na to, żeby wyszkolić strażaków, a strażacy no, codziennie nam pomagają w tych naszych licznych działaniach. 28 tysięcy zdarzeń w ubiegłym roku, w co drugim zdarzeniu brała jednostka OSP. Także widzimy konieczność funkcjonowania jednostek OSP, jednostek, które są bardzo dobrze wyszkoleni. Praktycznie wyposażenie mają już podobne co do wyposażenia, które znajduje się w Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj już umundurowanie strażaka ochotnika, tak zwane umundurowanie bojowe, już niczym się nie różni od strażaka, który jest w Państwowej Straży Pożarnej w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. I ta ustawa o OSP no daje szereg takich możliwości, które będzie regulowało też zasady umundurowania, zasady brania udziału w akcji, zasady szkolenia. I dobrze by było, żeby powstał ten akt prawny, który
będzie już kompleksowo regulował funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Mówimy o zmianach w prawie, nad którymi pracuje ministerstwo, ale zmiany nazwy nie będzie. Pytam przewrotnie, bo jeżeli chodzi o działania straży pożarnej, to najwięcej jest miejscowych zagrożeń, a pożarów mało. Tak, tak. No, słusznie pani redaktor zauważyła, że rzeczywiście powinniśmy się nazywać jako służba ratownicza, tak? Bo z tymi pożarami to mamy co roku już najmniej do czynienia, tak? Bo system w ogóle budownictwa się zmienił, system zabezpieczenia obiektów się zmienił, też świadomość ludzka się zmieniła i w związku z tym tych pożarów jest mniej. Ale no, wróćmy choćby do tego pożaru w Raciniewie, który był jeden z największych pożarów w Polsce, tak, gdzie paliło się składowisko opon. I wtedy widzimy, jaki potrzebujemy faktyczny potencjał siły i środków, aby opanować tak duży pożar. To jest pożar gigantyczny. I w tym wypadku musimy być też przygotowani na ewentualne duże pożary. A rzeczywiście tych miejscowych zagrożeń z roku na rok przybywa kątem mniejszej ilości pożarów. No jak już pan wspomniał, panie komendancie, na początku strażacy przygotowani są na wszystko, bo na duże pożary na pewno, ale i nawet i na pracę w dobie pandemii. O tym też już mówiliśmy. Tak, no, wprowadziliśmy różne systemy zabezpieczenia się strażaków, które brały bezpośrednio udział w działaniach. Tak? Strażak już praktycznie dojeżdżając do miejsca zdarzenia musi potencjalnie zakładać, że ma do czynienia z osobą chorą, tak? Osobą zakażoną i jego zachowanie, jego umundurowanie, jego izolacja musi być pełna, tak aby siebie zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć się ewentualnie przed rozprzestrzenieniem też się choroby w naszych jednostkach. I tu na pewno wprowadzone te zasady nawet w administracji, że mieliśmy ten system zdalnej pracy. Mieliśmy też system ograniczonego dostępu, bezpośredniego dostępu do obiektów straży. No to powodowało, że te zmiany takie no, musiały nastąpić w wyniku jakby przeciwdziałania COVID-a. Zawód bardzo wysokiego ryzyka, służba wysokiego ryzyka, ale też i służba wysokiego zaufania społecznego, bo Straż Pożarna jest najlepiej, najwyżej ocenianą służbą przez Polaków. Tak, tak. Przed chwilą mieliśmy akurat mszę świętą w katedrze i sam biskup Wiesław Śmigiel mówił o tym dużym zaufaniu. To jest ponad 96% zaufanie wśród społeczeństwa. My tak strażacy mówimy tak z przekorą troszkę, że to zaufanie 96% jest dlatego, że 4% to jest skala błędu statystycznego i dlatego nie mamy 100% zaufania. Ale to tak żartem. Dołączamy się dzisiaj do życzeń, bo pewnie pełno ich, jeżeli chodzi o pracę strażaków, słyszą dzisiaj strażacy, więc my do tych wszystkich życzeń oczywiście się dołączamy. Oby strażacy gasili pożary, ale tego ducha, którego mają w sobie, nie gasili. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem był starszy brygadier Jacek Kaczmarek, kujawsko-pomorski komendant PSP w Toruniu. Dziękuję panie radny.